Jestem właśnie na wakacjach, jestem na Teneryfie. Też jestem zdziwiona, bo wczoraj o godzinie 8 rano wykupiliśmy z mamą wakacje, a o 10 wyjeżdżaliśmy już na lotnisko, więc jestem totalnie wykończona. 6 godzin w samolocie, cała podróż, przyjechaliśmy tutaj wieczorem. Szczypią mnie oczy, jedyne co to udało mi się trochę nałożyć tuszu na rzęsy, ale jestem strasznie wykończona. Ale chciałabym Wam pokazać, jak tutaj wygląda, jak wygląda nasz pokój. No, jestem strasznie w szoku, że tutaj jestem. Nie mogę się przyzwyczaić, bo właśnie 2 godziny spakowałam się na wakacje. Nie wzięłam połowy rzeczy, które miałam zabrać. No, ale tak to jest, jak się człowiek nie spodziewa takich atrakcji. Dobra, to jesteśmy właśnie na tarasie, więc Wam pokażę, jak tutaj wygląda. No tak, to tutaj jest właśnie widok z naszego tarasu na jeden z basenów. Pięknie jest, ale powiem Wam, że nie jest aż tak gorąco, może dlatego, że jestem jeszcze w cieniu. Wczoraj w ogóle były chmury, bo strasznie pochmurnie, chyba na początku filmiku widzieliście zresztą, bo lotnisko jest też bliżej wulkanu, jest tam trochę ciemno. No to tak, no to tutaj jest nasz pokój. Tutaj są jakieś moje rzeczy. Wzięłam lakierę, bo stwierdziłam, że będę miała czas, to pomaluję sobie paznokcie w końcu. Szczoteczka, jakieś okulary, złoto, wiadomo. Tu są moje ciuchy. Jak widzicie, nie ma tego dużo. I same ciemne spodenki. Zapomniałam kompletnie o moich białych spodenkach, które kupiłam specjalnie na wakacje, jakbym przypadkowo gdzieś wyjechał. No tu jestem ja w piżamce. Okej. No i łazienka. Łazienka wygląda tak. W tych pudełeczkach takich, co zawsze się dostaje gratisowo. Ja nigdy tego nie biorę, ale zobaczcie, tutaj jest w ogóle gąbka. Dobra, nie będę jej wyciągać. Tutaj jest szczotka do włosów, a tutaj jest czepek do kąpieli, więc chyba tym razem te rzeczy zabiorę. Kosmetyki to tam jakieś. To jest praktycznie tyle. I jeszcze nie byłam nawet na śniadaniu, jestem blada totalnie, jak widzę. Także, no cóż, zobaczymy, co będzie potem. Na razie idę się ubrać i idę na śniadanko. Jesteśmy już po śniadaniu i Was oprowadzę trochę po hotelu i sama zobaczę, jak on wygląda. Tutaj jest tylne wyjście, takie do basenu. Hotel jest piękny, baseny również, fajnie, że jest ciepła woda, nie jest zimna w basenach, a często jest zimna. I my sobie dzisiaj leżymy, mamy taki dzień do odpoczywania, później pójdziemy chyba nad ocean, tak? Bo pierwszy raz pójdziemy nad ocean, już nigdy nad oceanem nie byłam. Z hotelu to będzie tyle, nie będę chyba więcej hotelu nagrywać, bo to było nudne, nagram wieczorem miasto, tam gdzie pójdziemy, coś zobaczyć nowego, także na razie to na tyle, idziemy odpoczywać. Jesteśmy właśnie już na mieście i wyszliśmy z hotelu tutaj z tej górki i schodzimy na dół i zaraz ja już w sumie widzę ocean. Już zaraz jesteśmy i piasek mamy tutaj czarny, bo mamy tutaj plażę wulkaniczną. Piasek wulkaniczny, ponieważ na środku Teneryfy jest wulkan, no i dlatego jest właśnie czarny. Taki piasek błyszczący od skały. Fajnie wygląda. Pierwsze spotkanie z oceanem. Woda jest cieplutka, ale są straszne fale. Dziwna trochę taka plaża czarna. Przez to nie widać koloru w ogóle
wodę, bo woda ma kolor piękny, ale przez to, że plaża jest czarna, to niestety. Nogi po wizycie na plaży. Tyram. Będziemy wracać do hotelu na kolację i później trochę potańczyć. Póki co to na tyle z dzisiejszego dnia. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych filmach. A w ogóle to jest niegłupio nagrywać, bo tutaj wszędzie są sami Polacy i sprzedawcy nawet potrafią mówić po polsku. To na tyle.